Dzień dobry. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak zrobić samemu żonkila na obchody rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Będziemy potrzebowali wydrukowanego szablonu na papierze żółtym, najlepiej o gramaturze 120x160. Taki zwykły do drukarki może być odrobinę za cienki. Będzie wtedy nam trochę mniej wygodnie przygotowywać nasz żonkil. Czego jeszcze potrzebujemy? Nożyczek, nożyka introligatorskiego, kleju, taśmy dwustronnej, samoprzylepnej, linijki i długopisu, najlepiej wypisanego, żeby pomóc sobie przy bigowaniu, czyli przy wyznaczaniu miejsc, w których będziemy zginać. Bardzo nam to ułatwi przygotowanie żonkila. Wycinamy sobie jeden z szablonów. Wszystkie linie przerywane wyznaczają miejsce cięcia. Dobrze jest wyciąć tak dość precyzyjnie, żeby nie były widoczne te linie przerywane. Tu już mamy gotowy przód żonkila. Teraz wytnę tył. Wszystkie elementy żonkila mamy gotowe. Teraz będziemy potrzebowali przygotować środek i przód. Będziemy potrzebować do tego linijki i nożyka, żeby naciąć środek wzdłuż przerywanej linii. Dzięki temu nasz żonkil będzie się otwierał. Teraz przy użyciu niepiszącego długopisu lub jakiegoś podobnego narzędzia ostrego, które jednocześnie nam nie rozetnie papieru, naznaczamy wszystkie linie ciągłe. Teraz zginamy żonkil w jedną stronę, w środek, w jedną stronę i w drugą stronę. Możemy sobie pomóc tym długopisem przy lekko zgiętym tym środku. Tak przepychamy jakby ten długopis na wylot. Dzięki temu nasz żonkil nabierze przestrzenności. Jeszcze w przodzie żonkila musimy przebigować wzdłuż linii ciągłej, aby żonkil nam się ładnie otwierał. Właściwie wszystko, co potrzebujemy, jest gotowe. Teraz wystarczy skleić żonkil. Nakładamy klej wyłącznie na tę powierzchnię. Powstał nam żonkil. Jeszcze musimy tylko domontować do niego środek. I teraz nakładamy klej na środek żonkila, wyłącznie na te takie płatki, omijając ten sam środeczek. Przyklejamy wnętrze. Tak wygląda nasz żonkil. Z tyłu przyklejamy kawałek taśmy dwustronnej. Tak wygląda nasz gotowy żonkil i teraz możemy go sobie przymocować. Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć kilka słów o tym, jak wręczać żonkila podczas 19 kwietnia. Przede wszystkim przedstawcie się, czyli mam na imię Kaja Gdowska. Kim jesteście? Jestem uczniem, jestem nauczycielem danej instytucji. W moim przypadku jestem wolontariuszką Muzeum Poli. Co robię? Chciałabym wręczyć panu, pani żonkila z okazji rocznicy powstania w getcie warszawskim. Czy zechciałby pan, pani przyjąć tego żonkila? Dziękuję bardzo, do widzenia, miłego dnia. Proszę, pamiętajcie, że warto się uśmiechnąć, warto skupić się na naszym przechodniu, powiedzieć kilka słów na temat tej akcji, nie przekonywać nikogo na siłę, podziękować za wzięcie żonkila.